W tym filmie zobaczycie prezentację możliwości grawerki laserowej firmy Flying Bear. Zapraszam na materiał. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Proszę po obejrzeniu filmu zostawić komentarz, łapkę. Laserman firmy Flying Bear to kompletny zestaw do grawerowania łącznie z rolką obrotową. A oto zawartość paczki. Wszystkie elementy, jak widać, są solidnie zabezpieczone na czas transportu. Instrukcja obsługi. Moduł sterowniczy z dużym ekranem dotykowym oraz funkcją Wi-Fi. Napięcie zasilania to 12 V. Głowica o mocy lasera 5,5 W i o plamce o wymiarach 0,08 na 0,1 mm. Innowacyjnym rozwiązaniem w tej grawerce jest zastosowanie filtra powietrza do odsysania spalin. Zanim zaczniemy grawerować, grawerkę należy zmontować. Pomoże nam w tym przygotowany przez producenta doskonały poradnik wideo. Poradnik składa się z wielu części. Każdy etap to osobny film. Pokażę teraz w skróconej formie, jak ja montowałem to urządzenie. Montaż całości zajęło mi ponad pół godziny. Maszyna zmontowana, została jeszcze rolka. Podłączamy zasilanie i włączamy urządzenie. Rozlega się sygnał dźwiękowy i włącza się ekran. Ekran jest duży, kolorowy, dotykowy i jest on bardzo czytelny. Informacje o grawerce. Powierzchnia grawerowania to 400 na 450 mm. Po konfiguracji możemy połączyć się z grawerką za pomocą domowej sieci Wi-Fi zdalnie. W sekcji MOVE możemy sterować ruchem głowicy. Służą do tego dedykowane przyciski. Głowicę możemy przesuwać ręcznie, ale normalnie silniki są zablokowane. Aby móc poruszyć głowicą, należy silniki odblokować. Po włożeniu karty pamięci z plikiem wcześniej przygotowanym możemy grawerować bez podłączenia do komputera. Po wybraniu pliku wybór Auto Mode spowoduje, że będziemy grawerować od lewego dolnego rogu. Jeżeli wybierzemy manual, możemy ręcznie ustawić początek grawerowania, czyli za pomocą dedykowanych przycisków lub przesuwając głowicę ręką. Zanim przystąpimy do grawerowania, dobrze jest zabezpieczyć podłoże, najlepiej jakimś niepalnym materiałem. Laser ma stałą ogniskową. Do wyznaczenia odległości od materiału służy metalowa płytka. Pierwsze grawerowanie przeprowadzę z poziomu lasera. Użyjemy do tego pliku przygotowanego przez producenta. Początek grawerowania ustawię ręcznie. Zanim zaczniemy, włączamy obramowanie, sprawdzając tym samym pole grawerowania. Ponieważ jest to grawerowanie, a nie cięcie, wybieramy tylko jedno przejście i uruchamiamy laser. Już podczas grawerowania możemy zmienić siłę filtrowania, prędkość oraz moc. Prędkość oraz moc możemy zwiększyć do maksymalnie 200%. Możemy też w każdej chwili wstrzymać grawerowanie lub je zakończyć. Jeżeli nie wyłączymy dźwięków, grawerka obwieści zakończenie pracy sygnałem dźwiękowym. Po połączeniu z komputerem za pomocą kabla USB możemy korzystać z szeregu narzędzi dostępnych do tej drukarki. Wszystkie niezbędne pliki, sterowniki, aplikacje znajdują się na stronie producenta w dziale Pobieranie. Po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi za pomocą narzędzia MKS Tool możemy korzystać z przeglądarki w komputerze lub w smartfonie do sterowania maszyną. Grawerkę Laserman obsługujemy za pomocą popularnych programów do grawerowania LaserGRBL oraz LightBurn. LaserGRBL to program bezpłatny, a LightBurn można wypróbować za darmo przez 30 dni. Później należy wykupić licencję, która kosztuje $60 i jest ona dożywotnia. Polecam ten program. Poradnik, jak z niego korzystać, znajdziecie na kanale. Przygotowanie fotografii do grawerowania na płycie MDF w programie LaserGRBL. Dostosowujemy jasność, kontrast, wypełnienie. Prędkość grawerowania 1500 mm na minutę, zmienna moc, dynamic power, moc od 0 do 100%. Po wprowadzeniu danych program przygotowuje fotografię. Na dole ekranu widzimy informację, jak długo będzie trwać grawerowanie. I po niecałych 2 godzinach mamy taki oto efekt. Według mnie bardzo dobry. Przygotowanie do grawerowania na sklejce w programie LightBurn. Prędkość grawerowania 2000 mm na minutę. Moc zmienna od 0 do 100%. Interwał 0,02, czyli 5 linii na milimetr. Jak widać, mechanizmy grawerki poruszają się płynnie, bez zacięć, dokładnie. Jeżeli chodzi o filtr, to niestety na razie nie ma oprogramowania do pracy tego filtra podczas obsługi z programami LightBurn i LaserGRBL. Producent obiecuje, że niedługo to się zmieni. Filtr powietrza można włączyć tylko podczas pracy z kartą pamięci. Dobrze jest więc najpierw przygotować sobie dany projekt w programach, a następnie nagrać jako plik z G-kodem i grawerować bezpośrednio z maszyny. Cięcie sklejki o grubości 1,5 mm. Prędkość ustawiłem na 200 mm na minutę, ale mogę teraz powiedzieć, że ta prędkość może być większa. Prędkość 500 mm na minutę wystarczy, aby tę sklejkę przeciąć. Podczas cięcia wydziela się dużo dymu i aby filtr działał, zapisujemy wynik pracy na karcie pamięci jako plik G-code i grawerujemy już bezpośrednio z maszyny. Czas tego cięcia to około 5 minut. To z kolei efekt cięcia sklejki o grubości 3 mm. 2 przejścia z prędkością 200 mm na minutę. Przetniemy też grubsze drewno, ale będzie to maksymalnie 10 mm. Oprócz drewna możemy też obrabiać inne materiały. Przetniemy na przykład czarny akryl. Z kolei na stalinie rdzewnej z powodzeniem wydrukujemy jakiś wzór. Dołączona rolka pozwala nam grawerować na przedmiotach walcowatych. W tym celu należy przełączyć zasilanie na rolkę i włączyć ją na ekranie dotykowym. Należy też podnieść całą maszynę na nóżkach. To jest wynik grawerowania na stali nierdzewnej z prędkością 100 mm na minutę. A to grawerowanie wzoru wektorowego na walcu tekturowym z prędkością 3000 mm na minutę. Latarka plastikowa. Sprawdźmy, jaki jest stan filtra po tych paru cięciach i grawerowaniach. Jak widać, zebrał sporo zanieczyszczeń, utrzymując tym samym czystość pomieszczenia. Wprawdzie zapachu się nie pozbędziemy, ale większości zanieczyszczeń tak. Na wszystkich tych przedmiotach, które tu widzicie, można wygrawerować, a niektóre wyciąć za pomocą grawerki laserowej Laserman firmy Flying Bear. Jest to solidna, niedroga maszyna wyposażona w filtr powietrza, a dodatkowo posiadająca rolkę obrotową. Dziękuję za uwagę.